Dzień dobry, szanowni Państwo. Dzisiaj jesteśmy w Lubinie. Długo nam z Piotrem Oleksym zeszło, aby się spotkać w takim świecie rzeczywistym, bo spotkaliśmy się rok temu przy okazji premiery Twojej drugiej książki Wolin, Wyspy Odzyskane. No właśnie, Piotr, koniec roku 2022. Dostałeś nagrodę. Oczywiście w pierwszych tutaj słowach muszę pogratulować nagrody za całokształt chyba działalności literackiej. Jeszcze nie? Nie. Dziękuję bardzo. Nagroda jest za książkę Wyspy Odzyskane, Wolin i Nieznany Archipelag. Tak, konkretnie za tę książkę, bo to nagroda jest przyznawana co roku za dzieło, które ukazało się w roku ubiegłym. Więc wśród pięciu nominowanych autorów i książek zarazem była też moja i tak się trafiło, że kapituła czy też jury wskazało na mnie. Jakie to odczucie dostać nagrodę za książkę? No takie nieznane, nieznane mi przede wszystkim. Przepraszam, że pytam, nie napisałem żadnej książki, więc chciałbym... A ja napisałem ale wcześniej też nie miałem żadnej nagrody, tylko nominację. Oczywiście jest to bardzo, bardzo przyjemne. To jest, no, ma się poczucie takie, no bo tak, z jednej strony są czytelnicy, którzy kupują książkę, docierają do mnie pozytywne sygnały od nich, a z drugiej strony to jest jakieś takie uznanie przez grono, powiedzmy, no nie wiem, krytyków, profesjonalistów, więc to jest ten pozytywny, taki, dający takiego pozytywnego kopa aspekt. Druga rzecz taka, że to jest zawsze też dodatkowa promocja dla książki, więcej ludzi o niej usłyszy, to cieszy. Oczywiście nagrody są tylko nagrodami, to nie ma co też do nich się za bardzo przywiązywać. Andrzej Stasiuk ostatnio przy okazji nagrody Konrada miał takie przemówienie mistrzowskie, mowę mistrzowską i tam właśnie mówił o tym, że no, nagrody to często bywają zgubne, bo wielu autorów po tym, gdy dostało nagrody, uwierzyli w swoją, nadmiernie w swoją, swoje zdolności, w swoją literackość i zamiast skupić się na pracy autentycznej, uwierzyli, że po prostu trzeba pisać. I to, co napiszą, jest dobre, bo dostali już nagrodę. I mam nadzieję, że tą drogą nie pójdę. No właśnie. Dobrze, że spotkaliśmy się w tym momencie, bo przeczytałem Twoją książkę już w ubiegłym roku, tuż po premierze, ale w ostatnim czasie przeczytałem książkę Zbigniewa Rokity Kajś, czyli taką opowieść o Górnym Śląsku. Jesteście w podobnym wieku i napisaliście bardzo podobne książki. O takim poszukiwaniu historii, tożsamości tej takiej przedwojennej miejsca, w którym się wychowywaliście. Ty napisałeś o Wyspie Wolin i Wyspie Uznam, on napisał o Górnym Śląsku. Nawet nie tyle przedwojennej, co też powojennej właśnie bardzo, szczególnie u mnie, w mojej książce. No tak, tak. A tak się składa akurat, że ze Zbyszkiem Rokitą dobrze się znamy od lat. Obaj wcześniej zajmowaliśmy się Europą Wschodnią, znaczy ja nadal się zajmuję Europą Wschodnią na uniwersytecie. Przepraszam, że ci przerwę, ale musimy dodać, laureat literackiej nagrody Nike. Tak, tak. I gdzieś nasze te drogi, a to i jego, i moja poszła w stronę tej lokalności. Nie jesteśmy jedyni. To jest właśnie bardzo ciekawe, że jest jakiś taki nowy ruch na razie w literaturze, ale myślę, że nie tylko, bo też w takiej działalności społecznej. W podobnym czasie wyszła też książka Kaszebę Tomka Słomczyńskiego, po niemieckie Karoliny Kuszyk i kilka innych książek opowiadających o nowym odkrywaniu tożsamości lokalnej w tych takich miejscach mniej oczywistych, w tym właśnie na tych ziemiach zachodnich, północnych. To jest bardzo ciekawe, bo w latach 90. już mieliśmy gdzieś do czynienia z tą taką literaturą małych ojczyzn, heimat literatur. W naszym regionie taką czołową postacią tego nurtu stał się Artur Daniel Liskowacki. I ja go bardzo za to właśnie szanuję, że on tak jak był stał się twarzą, można powiedzieć, tego nurtu, to szybko się od niego odciął i stał się jego krytykiem następnie. I to jest właśnie cenne. On zarzucał temu nurtowi taki swoisty sentymentalizm i łatwość intelektualną. A mam nadzieję, że nam udaje się z tego wychodzić. Że stawiamy czasami trudne pytania, te mniej oczywiste, o tę lokalną tożsamość, lokalne tożsamości. Zastanawiam się, skąd to się bierze, bo faktycznie ten zwrot jest. Że akurat teraz mamy 2022 rok, te Wasze książki wychodziły powiedzmy od 2018 roku, gdzieś zaczęły wychodzić, pojawiać się na rynku. Czy to jest jakiś taki zwrot, bo z jednej strony obserwujemy takie dążenia do jakby takiego ujednolicenia nauki historii, czy przekazywania historii, a jakby tak trochę idziecie wbrew temu. Większość autorów, którzy przynajmniej z tego naszego otoczenia, których kojarzę, to są ludzie, którzy dzieciństwo przeżyli w latach 80. i 90. To są też jakieś takie fale. Po 89 roku zajęliśmy się przede wszystkim tematami takimi zasadniczymi, można powiedzieć często. Tak? I wybierając naszą drogę na zachód,
zrośnięcie się ze światem zachodnim to był taki temat jednoczący też społeczeństwo. I tutaj szukaliśmy swojej odpowiedzi, jakby odpowiedzi na pytanie, gdzie w tej Europie się znajdujemy. I to można powiedzieć, że sobie zaspokoiliśmy. Tu już jesteśmy jakby, te odpowiedzi zostały udzielone i być może nasze pokolenie zaczęło właśnie zadawać sobie inne pytania o tą lokalność, o to, jak te regiony też w całym tym, na tej mapie Polski, jakie one mają znaczenie, jakie one mają, jaką one odgrywają i mogą odgrywać rolę. To jest takie dla nas poruszające. Być może też lokalność jest sposobem wyjścia na ten spór, taki powiedzmy dzielący Polskę na pół, jak to się często mówi, spór czysto polityczny i zupełnie niekonstruktywny. A lokalność często idzie w poprzek tych podziałów. Poza tym no, te regionalizmy, które tutaj proponujemy, one są bardzo otwarte. To nie jest próba zamykania się w jakichś mniejszych plemionach, w jakichś mniejszych grupkach, tylko jak najbardziej no, to, co ja staram się promować, to jest taki regionalizm otwarty. Otwarty na inne regionalizmy, na kraj, na Europę, na świat jak najbardziej. No właśnie, bo ktoś jakby mógł przeczytać tytuł Archipelag, wyspy. Wyspy kojarzą się raczej z czymś takim odizolowanym. Mam wrażenie, że no Górny Śląsk, z którego sam pochodzę i jakby ta historia opisana w tej książce Zbigniewa Roki, to też jest mi bardzo bliska. Jednak też część ludzi może kojarzyć Ślązaków jako takie osoby też zamknięte w tej swojej takiej grupie społeczności, a właśnie te wasze książki pokazują, że te historie da się też przekazać, żeby była zrozumiana w innych regionach Polski. Tak, no ciekawe rzeczy dotknąłeś, bo wyspiarskość jest... wskazuje na izolację, jak najbardziej, zwłaszcza oddalenie od pewnego centrum kraju danego. Jakim może być stolica chociażby. A z drugiej strony wskazuje też na otwartość, tak? Na kosmopolityzm swoisty, tak? No, wyspiarz musi szukać swojego miejsca, swoich kontaktów, niekoniecznie na przykład w stolicy kraju, tylko w krajach sąsiednich, odległych. No jest, to wyspiarskość wskazuje też na otwartość na świat, po prostu, tak? No i myślę, że to w tej naszej historii wysp jak najbardziej się też przejawia. Jak najbardziej się to przejawia. A o co jeszcze pytałeś, bo zapomniałem teraz? No właśnie, bo jechaliś o tą jednej strony izolację, jeśli chodzi o wyspy, a z drugiej strony, no też ty powiedziałeś o tym, że tą otwartość to no chyba każdy z nas czuje, jak musi z wyspy uznać, chociażby wyjechać i musi czekać w kolejce na prom, więc jednak ta otwartość musi być cały czas. No właśnie, ta otwartość to jest też po prostu takie nastawienie do świata, nastawienie do tego, co obce, tak? No, kilka dni temu rozmawiałem z Karoliną Kokorą, dyrektorem muzeum w Wolinie i rozmawialiśmy o tym, o tej historii dawnej Wolina, tak? O tej wczesnośredniowiecznej. Wolin był tym tyglem kultur, miejscem, w którym spotykali się ludzie z całej północnej Europy, a także z świata arabskiego, z Bliskiego Wschodu, z Afryki. No to było to miejsce przecięcia się różnych szlaków handlowych, ludzkich, wojennych i tak dalej. Podobną rolę tak naprawdę później w historii często przejmowało Świnoujście na przykład, czyli cały ten nasz archipelag to było zawsze takie pogranicze, a pogranicze ma dwa wyjścia. Albo się staje bastionem, właśnie zamykając się w swoich murach i wtedy samo wypada gdzieś na margines historii, albo się staje takim otwartym archipelagiem i to daje tylko szansę na rozwój. No, wspomniałeś prom, który tak naprawdę jest czymś fascynującym samym w sobie, ale jest i czymś, co chyba z coraz większym sentymentem, do czego podchodzimy, wiedząc, że za chwilę będzie tunel. No ale sam ten tunel to też jest no, jakby przykład doskonały takiej naszej efektu lokalności i otwartości na świat, no bo tunel finansowany z pieniędzy europejskich i miejskich, tak? Przede wszystkim. No to jest taka historia Świnoujścia w pigułce, w tunelu. Też w swojej książce wskazujesz na taki czynnik kulturowy tego promu. Piszę, że to głównie w tym, że tym promem pływałeś do liceum. No właśnie, to jest takie ciekawe, bo taka kolejna taka analogia mi się przypomniała odnośnie mojego jakby pochodzenia ze Śląska, że do nas bardzo często, czy u was też tak było, że jak chodząc do szkoły w Gliwicach, były takie grupki osób, z którymi mniej może się jakoś
kolegowaliśmy, czy jakoś tak mniej się trzymaliśmy, ale oni dojeżdżali na przykład PKS-em do szkoły. Oni byli z miejscowości spod Gliwic, z powiatu gliwickiego i nie razem dojeżdżali codziennie. Oni się świetnie znali, ale z nami nie mieli jakiegoś takiego kontaktu, jakiegoś lepszego. Przez to, że oni bardzo dużo czasu razem spędzali w tych PKS-ach, czekając na nie na dworcach. Czy u was było podobnie, no, że mieszkańcy Warszawa na przykład, wyście się świetnie znali i potem nagle przychodziliście do zupełnie innego miejsca? Znaczy, nie było tej bariery, myślę, przynajmniej jak wspominam moją klasę, mój rocznik w Mieszku, to nie było tej bariery między nami a Świnoujścianami z Lewobrzeża, szczególnie po jakimś czasie, ale na początku to oczywiście zwłaszcza tak było, no przychodzi grupa nowych, tak, tam ludzie się znali ze Świnoujścia, bo byli z tamtej strony, a tu przychodzi grupa nowych i my mamy jako nowi też z różnych stron, bo to ci, którzy chodzili wcześniej do szkoły w Międzyzdrojach, na Warszawie, w Wolinie, to dla nas tym powiedzmy śluzą do Świnoujścia był ten prom. A ten prom to jest taki moment zawieszenia, oczekiwania na prom, podróży krótkiej tym promem, ale codziennej, która dawała możliwość poznawania się, zakolegowania czasami i z takich rozmów i to było coś takiego, że ci drżający, to było takie powiedzmy troszeczkę odrębne plemię, można powiedzieć, z tym, że to nie były może tak ostre podziały jak na Śląsku. Znaczy też nie mówię ostro, ale też, że można było odczuć, że ktoś z kim się lepiej znam, właśnie z więcej czasu Tak, często to. Jak długo pisałeś tę książkę? No, to trzeba rozdzielić na dwa etapy, bo to jedną rzeczą to jest pisanie, ten moment, kiedy już się pisze, przelewa na papier zebrane wcześniej materiały, wiedzę i przemyślenia, a wcześniej czym innym jest etap tego właśnie zbierania. Więc tak naprawdę to można by powiedzieć, że całe życie, ale to by oczywiście brzmiało ładnie, ale to byłaby przesada. No ale książka jest efektem powiedzmy badań takich źródłowych i rozmów z pierwszymi osadnikami, które zacząłem prowadzić od 2016 roku. A książka skończyłem pisać na koniec w 2020, więc 4 lata. No ale mamy tu też przecież przemyślenia i doświadczenia no, tak naprawdę z całego życia. No, to ciężko powiedzieć. No, sam proces pisarski to jest trochę ponad rok, ale to też pandemia pomogła, bo siedziałem w domu i pisałem na tym finałowym momencie, etapie. No właśnie, bo też to mi się najbardziej podoba w tej twojej książce, że jest taka książka, to zawsze lubię w tego typu literaturze, że jest taka wychodzona, że ma się wrażenie, że autor rzeczywiście był, rozmawiał z tymi ludźmi, pojechał gdzieś i coś zobaczył. Jak było w twoim przypadku, jeśli chodzi o kontakty z tymi ludźmi? Czy ludzie chętnie dzielili się historiami? Czy ktoś, na przykład ktoś inny starał się opowiadać historię ludzi, którzy na przykład nie chcieli się wypowiadać w tych wydarzeniach? Nie było z tym żadnego problemu. Ludzie jak najbardziej chętnie się dzielili swoimi historiami. Nawet było takie chyba poczucie, że w końcu się ktoś tym zainteresował. Ja teraz mam wyrzuty sumienia często, bo docierają do mnie informacje o osobach, albo ja sobie uświadamiam, Jezu, przecież można było jeszcze porozmawiać z tym, no ale ze wszystkimi też się nie da tak naprawdę, więc na pewno jest wielu ludzi, z którymi nie porozmawiałem, ale tutaj była raczej otwartość, czasami zdziwienie, że ktoś chce o tym rozmawiać w ogóle, czasami było, że w końcu ktoś chce o tym rozmawiać, takie podejście, ale to jak najbardziej było bardzo pozytywne doświadczenie. Bo chyba długo takiej pozycji w ogóle nie było, jeśli chodzi o ten rynek tutaj takiej literatury, o takiej historii naszego województwa, chociażby naszych... Nie wiem, czy w ogóle była, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o nasze wyspy. Jeśli chodzi o Świnoujście, to są oczywiście książki pana Józefa Plucińskiego, znakomite, tylko one są czym innym trochę, tak? To są, bazują głównie na źródłach, to nie są książki, ze źródeł, powiedzmy, mówionych, na nich bazują, ale to nie jest ich sedno, prawda? Więc pewnie coś było jeszcze, ale w tym najnowszej, powiedzmy, w ostatnich latach to nic ja sam takiego nie kojarzę. A jak poszedłeś do wydawcy z propozycją takiej książki, to jaka była reakcja? Czy w ogóle... Szczerze mówiąc, wydawca sam się do mnie zgłosił z propozycją tematu. To znaczy, już byliśmy po poprzedniej książce o Naddniestrzu. Ja na fali tych badań, o których mówiłem, opublikowałem taki dosyć sążnisty artykuł w miesięczniku Znak pod tytułem, artykuł nosił tytuł Jak zdobywano polskie wyspy, w nawiązaniu oczywiście do Jak zdobywano Dziki Zachód. No i wydawca gdzieś to zauważył i zaczęliśmy rozmowę o tym, czy to jest coś,
jakiś taki jednorazowy epizod, czy to jest element czegoś większego, czy i w ten sposób to przyszło, więc chwała im za to, bo widać, że tutaj wydawnictwo Czarne jak najbardziej na te wątki jest otwarte i wiele tych elementów, no, książka Zbigniewa Rokity, Kajś, czy Kaszebę, czy Tomka Słomczyńskiego, czy po niemieckie, to wszystkie są książki z tego wydawnictwa, więc można powiedzieć, że Czarne w swoim momencie odkryło przed nami Europę Środkową i Wschodnią, bo to był główny obszar, w którym się interesowało wydawnictwo, a teraz powoli odkrywa Polskę. A jaki był odbiór w kraju twojej książki? Czy miałeś okazję rozmawiać z kimś, kto w ogóle nie był nigdy w Świnoujściu i nigdy się nie interesował historią tych regionów? Oczywiście to jest coś niesamowitego, do tej pory mnie to uderza. Znaczy są jakby dwie grupy ludzi. Są ludzie, którzy mówią, tak, ja znam, tam jeżdżę na wakacje i tak dalej. No i wtedy reagują na to, że zaskoczeniem dla nich, że tu jest tak bogata historia, bo sami przyznają, że nigdy o tym nie myśleli. Także jadą tu na wakacje i nie myślą o historii tego miejsca. W ogóle im do głowy nie przychodzi, żeby pomyśleć o historii tych miejsc, no bo tu się jedzie na plażę, prawda? Jedzie się odpoczywać, kąpać w morzu, jeść kebaby, czasami rybę. No, o historii ktoś myśli, jeśli już, to w kontekście Wolina i tej historii wczesno-średniowiecznej. Więc to jest jedna reakcja, a druga reakcja to jest naprawdę taka, że jest dużo ludzi, którzy przyznają mi po chwili rozmowy, że wie pan, ja naprawdę o tym zakątku Polski nie mam pojęcia. Ja teraz współpracuję bardzo mocno z ośrodkiem takim, Instytutem Europy Środkowej w Lublinie i bywam w Lublinie, to tam koledzy z pracy przyznają mi często, że dla nich to jest strasznie, nie dość, że to jest bardzo daleko, nie do końca gdzieś tam mają to rozpoznane nawet tak geograficznie, a mentalnie, że to jest taka naprawdę część Polski, to widzę, że też to jest jeszcze takie trochę zagadkowe. No i samo określenie Polskie Wyspy, ja je lubię stosować i w rozmowach, i w jakichś tam wypowiedziach, i w publicystyce, Polskie Wyspy, archipelag, i wielu ludzi mi przyznaje, że to jest dla nich takie coś, jak Polskie Wyspy. Tak? I sobie po chwili, aha, no tak, są. No to się bardziej kojarzy z czymś na otwarcie. No nie, no, że w ogóle nie ma, że to jest taki, że to jest jak oksymoron, nie ma czegoś takiego jak, nie może być czegoś takiego jak Polskie Wyspy, że te dwa słowa ze sobą się w ogóle nie współgrają, tak? No. A jeszcze jak podejrzewam, ci ludzie z Lublina słyszą, że do nas trzeba, że z jednej wyspy na drugą trzeba promem płynąć. No to tak. No to tam jest jeszcze ten wątek taki historyczny, tak? No to lubią mi wypominać koledzy, że no przecież Szczecin był krócej w granicach Polski niż, i tutaj się wymienia wyliczanie wielu miast, a ja im mówię, że Świnoujście nigdy nie było w granicach Polski na przykład, więc, a teraz jest. I musicie się z tym pogodzić. No właśnie, bo rozmawiamy o książce tutaj o naszych wyspach, ale też wcześniej napisałeś jeszcze jedną książkę o Naddniestrzu. Tak. Pamiętam, że próbowaliśmy się gdzieś w czasie wojny, która toczy się na Ukrainie, porozmawiać o tym regionie, bo w pewnym momencie zrobiło się też o tym głośno. Powiedzmy, że to jest parapaństwo, tego państwa poza Rosją nikt nie uznaje. Formalnie nawet Rosja go nie uznaje, więc to możemy tam, tych określeń jest mnóstwo. Parapaństwo, quasi-państwo, separatystyczna republika, tak, separatystyczne państwo, czyli kawałek terytorium Republiki Mołdawii, które w momencie, kiedy Republika Mołdawii wychodziła, rozpadał się Związek Radziecki, powstawała Republika Mołdawii, to tutaj był kawałek terytorium na lewym brzegu Dniestru, gdzie ktoś nie chciał się być częścią Mołdawii, bardzo prorosyjska tam i społeczeństwo, i elita była, tam znajduje się też 14 Armia Rosyjska, wcześniej 14 Armia Radziecka, do tej pory są tam rosyjscy żołnierze, no i z tego powodu, no i to jest tak pomiędzy Mołdawią a Ukrainą, więc z tego powodu... To jest taki pasek jak gdyby, tak, to jest nawet bardzo... ciężko na mapie to zauważyć. Jakieś no zależy jaką mamy mapę, jaka jest skala mapy, ale jeśli to jest taka mapa Europy z dużego oddalenia, to jest, no bo to jest w najszerszym miejscu 33 km w najszerszym miejscu, więc, ale drogi są kiepskie, więc jedzie się powoli, także spokojnie można zauważyć. I szczególnie w momencie, kiedy wojska rosyjskie zaczęły podchodzić bliżej Odessy, no to o Naddniestrzu się było gorąco, no bo była obawa, że wtedy ci rosyjscy żołnierze, którzy stacjonują w Naddniestrzu, mogą z drugiej strony od zachodu zaatakować również Odessę, region Odeski i wziąć tam z dwóch stron, spróbować wziąć ukraińską armię. Co było, te obawy były troszeczkę na wyrost, ponieważ tych żołnierzy rosyjskich w Naddniestrzu jest 1500, to nie jest ich duża liczba. Do tego ich wartość bojowa
jest nieznana zupełnie. Wartość szkoleniowa też nie. Nieznane są też ich morale i takie stanowisko wobec w ogóle dowództwa rosyjskiego, ponieważ 70-80% z nich to nie są Rosjanie przesłani z Rosji, tylko to są miejscowi ludzie, miejscowe chłopaki. No i widzieliśmy, jak na początkach wojny sama armia rosyjska się zachowywała, jaka tam była skłonność do wykonywania rozkazów czy niewykonywania. No to tutaj to jest wielka niewiadoma, jak ci żołnierze by się zachowali w momencie, gdyby przyszedł z Moskwy rozkaz, że mają się jakoś zaangażować. Mhm. Skąd u Ciebie zainteresowanie akurat tą Europą Środkowo-Wschodnią? Napisałeś książkę o Mołdawii. Mam wrażenie, że gdy oglądamy jakieś takie programy publicystyczne, to częściej słyszymy Bliski Wschód, może Ameryka Południowa czy Afryka. No, teraz takie, obszar... najpopularniejsze, ale ja wiem, że teraz jest Wasz czas. Teraz jest obszar, kiedy... Europy Wschodniej. No właśnie nie wiem. Nie wiem, czy to jest czas fachowców od Europy Wschodniej, ponieważ no, jest grono ludzi, którzy zawodowo tym się zajmują od wielu lat. Natomiast teraz jest czas, kiedy wszyscy są fachowcami od Europy Wschodniej. Tak. I każdy, kto zajmował się wcześniej czymś innym, na przykład był wirusologiem jeszcze 2 lata temu w swoich opiniach, wszystko wiedział na temat COVID-19, to teraz tłumaczy na mapie ruchy wojsk rosyjskich, sytuację polityczną w regionie i tak dalej. Więc dla mnie pod tym względem to jest taki, to nie jest wcale taki wesoły czas, ale to jest na pewno czas ciężkiej pracy, bo oprócz tego, że pracuję na Uniwersytecie w Poznaniu, to jeszcze w Instytucie Europy Środkowej, Ośrodku Analitycznym, więc to jest cały czas praca. A skąd się to wzięło? To się wzięło chyba z takiego poszukiwania czegoś nieznanego, czegoś dla siebie. Jak kończyłem studia w liceum, jak kończyłem liceum Mieszka, to się zastanawiałem, na jaki kierunek studiów iść, gdzieś się rozważałem między historią, filozofią, politologią i dowiedziałem się, że istnieje taki kierunek jak wschodoznawstwo w Poznaniu. Że to są stosunki międzynarodowe ukierunkowane na ten region. I to mi się spodobało przede wszystkim, że to jest ukierunkowane stosunki międzynarodowe z jakąś specjalizacją, a po drugie, że to jest ten region, o którym tak mało wiem, a wydaje mi się taki żywy. Dużo ciekawszy wtedy mi się wydawał niż ten Zachód, który jednak poznawaliśmy cały czas, to był ten moment do wejścia do Unii, więc ten Zachód się już wydawał taki nudny. I wracając z drzwi otwartych na tym kierunku, na dworcu w Szczecinie spotkałem drugiego kolegę z liceum, Kamila Całusa, który też wydał książkę wiele lat później w tym wydawnictwie. O Mołdawii. Tak. O Mołdawii. I mówię mu, słuchaj, no taki ciekawy kierunek studiów jest. Wiesz, chyba będę na niego szedł. Mówi, wiesz, to ja chyba też spróbuję. No i tak poszliśmy tam. No i wciągnęło nas to. Przyszedł gdzieś tam pierwszy, drugi rok studiów, kiedy wszyscy zaczęli gdzieś jeździć. No to było takie najważniejsze. W wakacje gdzieś pojechać na wschód. Później się wracało i siedzieli, a ja byłem tu. No i właśnie kiedyś siedzieliśmy z Kamilem i tak rozmawialiśmy, gdzie by tu pojechać. Stwierdziliśmy, że nikt nie był i nikt nie jedzie do Mołdawii. No to my pojedziemy do Mołdawii, bo nawet nie znamy nikogo, kto był. No i pojechaliśmy i było bardzo ciekawie. Ten kraj nas zauroczył taką swoją prostotą, można powiedzieć. Ja też jestem, od początku byłem bardzo zainteresowany kwestiami tożsamości narodowej, jak one się kształtują. Jak one, te tożsamości wpływają na politykę wewnętrzną i na międzynarodową i tak dalej. A Mołdawia to jest takie małe laboratorium tej kwestii, bo to jest państwo wieloetniczne. Tam sami Mołdawianie to jest naród o takiej nieokreślonej tożsamości, ponieważ to jest, oni mówią w języku rumuńskim. Rumunii ich uważają za część narodu rumuńskiego jako takiego. Coraz więcej Mołdawian uważa się po prostu za Mołdawian. Do tego teraz około 20%, wcześniej to było około 30%, to są ludność rosyjskojęzyczna. To są i Rosjanie, i Ukraińcy, i na przykład Gagauzi, czyli taki turkojęzyczny, ale prawosławny naród żyjący na południu Mołdawii. Właśnie o Gagauzach pisałem pracę magisterską, robiłem wśród nich badania. No i to było wszystko fascynujące. To mnie tak wciągnęło. Do tego Mołdawia jest takim krajem, który nie angażuje aż tak bardzo zmysłów. Tak, jest tam dosyć jednostajny krajobraz, pięknie zielono, pagórki. Ale niewiele więcej, nie trzeba biegać za jakimiś zabytkami, tylko można poznawać to, co jest najciekawsze, tak? Czyli życie ludzi i ich emocje, powiedzmy, i politykę także, bo to mnie zawsze interesowało. A jak ludzie na miejscu reagowali, że przyjeżdżają Polacy i tak chcą z Wami rozmawiać o życiu tutaj? Teraz to jest właśnie już więcej, powiedzmy, zagranicznych ludzi, którzy nam odwiedzają, coś chcą się dowiedzieć. Ale kiedy Wy zaczęliście pamiętać? Ale to tam mało, faktycznie było. Kilkanaście lat temu. Pamiętam, tak? Że jak byliśmy w 2009 roku na stażu na Uniwersytecie w Kiszyniowie, i mieszkaliśmy w akademiku, to właśnie chłopaki z akademika zawsze nas pytali regularnie, to co drugi dzień my sobie odpowiadaliśmy na to pytanie. Był obyczaj, że wieczorem się spędzało przed sklepem, po prostu z piwem i tak się poznawało kolejnych
kolejnych kolegów i zawsze było pytanie, a co wy tu robicie? No, mówimy, że taki kierunek studiujemy, tak dalej. I zawsze było, aha, i wam biedakom kazali przypojechać do Mołdawii, tak? A my nie, nam nie kazali, my sami sobie wymyśliliśmy. No to było takie niezrozumienie. Kiedyś jechaliśmy pierwszy raz do Mołdawii z Rumunii. Najpierw byliśmy tydzień w Rumunii i później jechaliśmy do Mołdawii. I na dworcu autobusowym w Jasach wsiadaliśmy do autobusu, który jedzie do Bielc, do Mołdawii. I tam spotkaliśmy parę Mołdawian, brata i siostrę. I oni nas chcieli powstrzymać, mówili, słuchajcie, ale wy wsiadacie do autobusu, który jedzie do Mołdawii. A mówimy, wiemy. A oni mówią, nie, ale to jest Republika Mołdawii, to jest odrębny kraj, a nie tutaj ten region Mołdawia, bo historyczna Mołdawia jest podzielona. A mówię, tak, wiemy, ale to na pewno, nie jedźcie, zostańcie tu w Rumunii, tu jest ciekawiej. Więc często było takie duże zaskoczenie, że ktoś się tym interesuje. A później była takie trochę inna reakcja, bo fakt, że jakby to nie było takie na zasadzie, że przyjechałem raz, zobaczyłem dziwnych ludzi i wyjechałem, tylko fakt, że przyjechałem potem drugi, trzeci, czwarty raz, to widziałem, że wzbudzał taką reakcję, że widzieli, szanowali to, że to jest jakieś takie autentyczne zainteresowanie. Także ja sam nie traktuję ich jako takiej sezonowej ciekawostki po prostu. I to zaczęło później procentować. A samo Naddniestrze, jako to parapaństwo w tej, no już tak nazwijmy, bo tak. Taka nazwa funkcjonuje gdzieś chyba na Wikipedii, czy nawet... Tak, tam na nauce nawet, ja sam jej używam. Tak, tak. Czy jak tam wjechać, bo to oni mają osoby, mają swoje granice, mają tak, swoje oni wojsko, mają w zasadzie wszystko. Mają swoją walutę. Walutę, granice, wojsko, rząd, prezydenta, parlament, policję, pocztę, szkoły, wszystko, co sobie wyobrażamy, że ma państwo, oprócz uznania międzynarodowego. Znaczy, żadne inne państwo ich nie uznaje za państwo. Takich jednostek jest jeszcze kilka w świecie. Ale relacje takie, że tak powiem, na tym poziomie pragmatycznym między Mołdawią a Naddniestrzem są uregulowane, więc tam wjazd do Naddniestrza jest legalny z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Nie ma tam problemów takich, że jak tam wjadę, to nie wyjadę. Tak? No, bywało kiedyś, że korupcja była na granicy, powiedzmy, i tu się zdarzało, że ktoś łapówkę płacił, ale to nie było też aż tak często, jak w jakiejś tam powszechnej obiegowej opinii, więc nie było tu wyzwań natury takiej formalno-prawnej odnośnie wjazdu do Naddniestrza. A którą książkę pisało się łatwiej, a którą trudniej? Trudniej mi się pisało Naddniestrze, dlatego że pisałem, ale to z zupełnie innej przyczyny. Dostałem propozycję napisania tej książki krótko po tym, jak obroniłem doktorat. Kilka lat badałem Naddniestrze, jeździłem tam, mieszkałem miesiąc, potem po roku, znowu miesiąc, potem regularne wyjazdy wcześniej, później. Napisałem doktorat, w który włożyłem bardzo dużo energii, takiej intelektualnej też energii i no i ten temat już czułem, że jest taki, że już go przerobiłem i na chwilę czułem wtedy potrzebę, żeby od niego odpocząć, a tu dostałem propozycję z wydawnictwa czarnego, żeby napisać książkę na temat Naddniestrza zupełnie inną niż doktora, bo tam to była książka naukowa, tutaj chodziło o to, żeby dotrzeć taką bardziej popularną naukową, reporterską. No i no to była taka próba wejścia drugi raz do tej samej rzeki, dlatego to było trudne, dlatego to było dla mnie trudniejsze. To czyni to, że na przykład tutaj pisałeś o stronach, z których pochodzisz, o ludziach, których znasz, czyli jednak... Mimo, że pisałem o stronach, o ludziach, których znam, to czułem tutaj świeżość. O stronach, z których pochodzę, to czułem tu się świeżość, dlatego że głównie zawodowo w nauce i w analityce zajmuję się tą Europą Wschodnią i tą Mołdawią i Naddniestrzą na co dzień. Więc to było dla mnie oderwanie od tej codzienności takiej. No to teraz może już byliśmy na Naddniestrzu, to przeskoczmy znowu tutaj na nasze wyspy, Wolinu z nami i Karsibur. Która z tych historii, które opisujesz w swojej książce, najdłużej z tobą jakby została po jej napisaniu, czy po wydaniu książki? Tak nie mogę powiedzieć, bo one wszystkie chyba w równym stopniu ze mną zostały. Bo musimy powiedzieć naszym widzom, że książka jest naprawdę bardzo bogata, jeśli chodzi o dobór różnych historii. Mamy tutaj historię rybaków, mamy tutaj historię też różnych osób, które przyjeżdżały, jakichś poetów. Mamy też historię osób, powiedzmy, Niemców, którzy zostali mieszkając w Międzyzdrojach. Tak, są też historie pisarzy, jak Jan Papuga, są historie Henryka Bartoszuka, założyciela Domu Dziecka tutaj w Lubinie, jest historia Britty Wódkę, międzyzdrojskiej pisarki, lekarki z Niemki, która tak naprawdę tutaj się urodziła i jej rodzina została po wojnie i stała się Polką ona równocześnie. Także no jest historia Lechosława Goździka, tak ważna przecież dla Świnoujścia, więc tych historii jest ludzkich też jest sporo. Także nie mogę powiedzieć, która ze mną jakby najbardziej została. Mogę powiedzieć, z którą jestem, która ze mną najdłużej jest, ponieważ Brittę Wódkę znałem w dzieciństwie, już ją poznałem i jakby fakt, że to jest taka
ta myśl, że to jest taka fascynująca osoba o niezwykłej historii i w ogóle fascynującym intelekcie, towarzyszyła mi od zawsze takie przeświadczenie, pewnie jeszcze gdzieś w dzieciństwie, ale wtedy inaczej sobie o tym mówiłem, po prostu mówią, że jest fajna. A czy na przykład historia pana Henryka Bartoszuka, który założył dom dziecka w Lubinie, rozwijał go, a po nim przejęła jakby funkcję dyrektora domu dziecka moja mama i utrzymywaliśmy kontakty i też od dziecka go znałem. Z drugiej strony ciekawe jest dla mnie bardziej to, bardzo to, jak ludzie z Polski reagują na tę historię, które przyciągają największą uwagę, o co dostaję najczęściej pytania, więc bardzo często dostaję pytania o Jana Papugę, pisarza szczecińskiego, takiego trochę awanturnika, marzyciela, który tutaj w Lubinie miał też swoje i na Wyspie Wolin w ogóle i w Krasiborzu miał swoje, powiedzmy, przygody życiowe. Dostaję też często pytania o Lechosława Goździka właśnie, bo historia ta w Polsce jest mało znana, a ten wątek świnoujski tej historii jest w ogóle bardzo mało znany. Często ludzie na to zwracają uwagę. No ostatnio to jest też czas, kiedy w ostatnich latach, znaczy po ukazaniu książki, historia Jerzego Połębskiego też zwracała uwagę. No, między innymi ze względu na to, że pan Jurek odszedł od nas niedawno i być może udało mi się przez tą jego postać ukazać też tą niezwykłość miasta Świnoujście, tak? W którym w czasach PRL-u, które kojarzymy jako szare, powiedzmy, to mieliśmy duży procent ludzi, którzy regularnie sobie pływali do Las Palmas i znali ten wielki świat. Także to te historie gdzieś tam często on jest tym pytany. Właśnie na początku tak trochę żartobliwie stwierdziłem, że to nagroda za całokształt literacki, ten jantar od marszałka Olgierda Gieblewicza, ale czy planujesz trzecią książkę? Na pewno tak, kiedyś. So, jak rozmawialiśmy o tych książkach, to tak jak widzisz, to żadna z tych książek to nie powstała na tej zasadzie, że ja sobie wymyśliłem jakiś temat i się nim zająłem. Tak? No, Naddniestrze to było tak naprawdę od 2009 roku regularnie. Jeździłem tam jako dziennikarz, później jako doktorant i badacz też. Książka ukazała się w 2018, więc to jest kilka lat badań intensywnych. Tutaj to mamy też efekt kilku lat pracy i całych życiowych przeżyć, więc tak... Więc ten temat musi być taki, że ty... musi być jakoś bardziej związany z tobą? Trzeba coś przeżyć, trzeba coś przeżyć, tak? Ja nie czuję takiego pisania, wielu pisarzy tak robi i powstają świetne książki, wymyślę sobie temat, dwa lata się nim zajmuję i go... I o tym piszę. Ja muszę coś przeżyć, intelektualnie to przerobić, doświadczyć. To musi być proces. Wymyśliłem sobie takie śmieszne powiedzenie, ale to oczywiście proszę traktować pół żartem, pół serio, ale kiedy mnie właśnie pytają, że dlaczego, no bo to dwa lata, tak, teraz jest taki standard, że co dwa lata mieć książkę, książkę. Więc odpowiadam kolegom, że ja nie piszę po to, żeby żyć, tylko żyję po to, żeby pisać. Mhm. Oczywiście to jest żartem, ale oczywiście zamyka to dyskusję na ten temat. A jakiegoś takiego tematu nie masz, który... Mam, ale nie będę zdradzał, bo mam ich za dużo, więcej niż jeden i nie wiem jeszcze, który z nich... obrośnie w książkę. To jest też teraz, tak jak mówię, dla mnie dobry czas na pisanie książek, dlatego że też praca analityczna, analityka do spraw międzynarodowych, zajmując się Europą Wschodnią, to teraz jest temat, tak gorący okres, że to nie jest dobry moment. Książka potrzebuje pewnego oddechu, spokoju jakiegoś. Właśnie, bo już tak zamykając nasze to spotkanie u Ciebie w domu w Lubinie, chciałem spytać o jak tunel wpłynie na kulturę na wyspach, na życie ludzi, bo mam wrażenie, że z jednej strony jesteśmy gotowi, bo ludzie czekali na ten tunel, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ten dzień przecięcia tej wstęgi, kiedy to pierwsze auto przejedzie tym tunelem, mam wrażenie, że dalej są ludzie, którzy nawet nie wierzą w to, że ten tunel powstanie, no. że to jest tak wyczekiwane, ale z jednej strony tak odpychane, że to nie jest tak, jak czekamy na Mikołaja, żeby przyszedł 6 grudnia, tak to jest ten Mikołaj, który ma przyjść, ale jednak nie przychodzi. Że lepiej, żeby nie przychodził. Nie, to będzie zaskoczenie. Właśnie dobrze to określiłeś, bo ja myślę, że i to będzie zaskoczenie dla nas wszystkich. Znaczy ten efekt, nie? Tak naprawdę, bo nie wiemy, jak to będzie. No, z jednej strony wydaje się, że będzie łatwiej, prawda? Ja sobie myślę o tym, że tunel też... Oczywiście Świnoujścianom ułatwi kontakt z resztą kraju. Może skłoni ich do częstszych wyjazdów na prawobrzeże i dalej, ale... Ale
nam też da ułatwi dostęp do Świnoujścia, no ale też może pewne rzeczy utrudnić, tak? Bo my nie wiemy, ile tych samochodów jest w stanie Świnoujście pomieścić. Myślę tu oczywiście o sezonie letnim. Nie wiem, sobie wyobrażam taką sytuację, oczywiście to jest gdzieś, tak pewnie nie będzie, ale groteskową taką sytuację, że mamy tunel i mamy jakieś pierwsze rondo w Świnoujściu i od niego korek aż na Warszów, prawda? 1,5 kilometra korku pod ziemią. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale też to stworzy nowe wyzwania, tak? Że będzie trzeba przemyśleć, jak tym zarządzać, jak tym zagospodarować. Co mnie też natomiast cieszy, że zbliży tak nas, tu Wyspę Wolin, do fascynującego sąsiedztwa niemieckiego. Tak? Ja uwielbiam takie miejsca jak Wolgast, piękne miasto Greifswald, czy Rugia, czy wiele innych miejsc też na wyspie Uznam, no które są bardzo blisko, ale dla mnie dojechać tam to jest cała wyprawa, bo jeszcze muszę jechać na duży prom. Prawda? Więc to jak do Greifswaldu, który znajduje się 70 km stąd, no to jest 2 godziny przynajmniej, jak nie ma kolejki. I mam nadzieję, że właśnie ten tunel jeszcze bardziej nas połączy z Europą. Jeszcze bardziej te wyspy nasze zrosną się z tą Europą i to tą częścią właśnie. Niemcy, Dania. Dania się stanie dużo, dużo, dużo bliższą. No to szczerze, z takiego spojrzenia na te sprawy nie słyszałem, bo jeszcze rozmawiałem chyba jeszcze parę miesięcy temu z pewną osobą, która dalej twierdziła, że tego tunelu nie będzie. Ja mówię, ale on jest wydrążony, tam już można przejść. Ja byłem w połowie chyba gdzieś. Tego tunelu nie będzie. Mówię, to gdzie ja byłem? Słyszałem, że jakiś pies już przebiegł nawet tunel. Coś było jakieś... Latają drony. Tak, ale gdzieś pisali w lokalnych mediach, że jakiś pies wbiegł z jednej strony, się okazało, że wbiegł z drugiej. Ktoś się śmiałem, że to taka łajka, tak? Że najpierw puścili psa. A może to wszystko jest jedna wielka mistyfikacja. Właśnie, może nie byłeś w tunelu, tylko gdzie indziej. Gdzie byśmy byli? A czy nie zniknie taki czynnik trochę tych ludzkich kontaktów, tak jak na promach? No... Bo to jednak jest krótki czas, może ale zniknie, widać, ale... Zastąpią go autobusy, którymi będziemy ewentualnie się przemieszczać? Nie, na zasadzie takie jakbyśmy odwrócili spojrzenie, że nie ma co żałować róż, kiedy płoną lasy, to nie ma co tam żałować takich drobnych rzeczy, jeśli stworzą się zupełnie inne możliwości. A poza tym ja myślę, że no, przeprawa promowa pozostanie, przynajmniej dla pieszych, więc to nadal będzie miało. A czy to jest też temat, o który pytają Cię na przykład w Lublinie? Ten prom? Czy tunel? Tunel, tak, ale prom też cały czas. Znaczy, to w ogóle na studiach w Poznaniu już tak było, że ludzie otwierali takie oczy, kiedy słyszeli, że jest prom. Potem niektórzy, ale faktycznie ja tam byłem. Byli też tacy, co mi wmawiali, że nie ma promu. Nie no, ja byłem w Świnoujściu, nie ma, kłamiesz, tak? Ale jeszcze jak mówiłem, że codziennie do liceum musiałem pływać promem i później wracać promem, to takie oczy ludzie otwierali, no jak w Polsce promem do szkoły? Niemożliwe. Kiedyś byłem na spotkaniu, gdzie była dyskusja o wykluczeniu komunikacyjnym, które jest faktycznie coraz większym problemem w Polsce, ale jak ja powiedziałem, jak wyglądała moja droga do szkoły, 35 minut PKS-em, później czekanie na promem 7 minut i później i tak dalej, no to także to też to inaczej tą perspektywę wykluczenia komunikacyjnego pokazuje, myślę. No właśnie, jak już na koniec, no to nic, no to na koniec tego 2022 roku chyba życzę trzeciej książki. Gratulując jeszcze raz nagrody za książkę o wyspach o naszym archipelagu, życzę chyba kolejnej. Dzięki. No kiedyś na pewno. Nie, na pewno to nie wiemy, ale oby. No i szanowni Państwo, bardzo dziękujemy Piotrowi Aleksemu za gościnę w jego domu i no i nic, zachęcamy chyba do sięgnięcia po jak najbardziej, książki. Tak, jak najbardziej. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za to spotkanie. Dzień dobry, szanowni Państwo. Dzisiaj jesteśmy w Wolinie długo... Nie, przepraszam, już nie w Wolinie. W Lubinie. Na wyspie Wolin jesteśmy. Tak, w Lubinie. Dobra, w Lubinie. A zaś to się zmienia w Lubinie? Tak. Bo niektórzy w Lubiniu mówią. Ale mówi się w dupie, a nie w dupie. Moja polonistka. To by było bardzo dobre. Ale w Lubinie, bo jak to się w Lubinie, nagrało, nie w Lubiniu. Jak to się nagrało, to zrobimy taki bonus na YouTube.